Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 24. Zadanie z nierównością kwadratową. Taki pewniak maturalny, bardzo często występujący, praktycznie zawsze. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wypisania współczynników funkcji kwadratowej. Czyli tak, to co jest przy x kwadrat, to jest 1. To co jest przy... Znaczy tak, no i to jest 1 x kwadrat, czyli 1 tutaj jest. Czyli nasze a, to co stoi przy x kwadrat, to jest 1. Nasze b, to co stoi przy x, to jest minus 3. Nasze c, to jest 2. No i teraz pierwszy krok, jaki robimy, liczymy deltę. Liczymy deltę. Wzór na deltę to było b kwadrat odjąć czterokrotność liczby a i liczby c, czyli u nas b do kwadratu to będzie minus 3 do kwadratu, czyli 9, odjąć czterokrotność liczby a, czyli jedynki, i liczby c, czyli dwójki. No i mamy 9 odjąć 8, prawda? No bo to jak pomnożymy daje nam 8, czyli wychodzi 1. Później się liczyło pierwiastek z delty, czyli u nas to jest pierwiastek z 1, czyli to jest 1. Później się liczyło miejsca zerowe x1 i x2. X1 i x2. X1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty podzielone na 2a, natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty podzielone na 2a. Dobra, no świetnie. No i teraz postawiamy. Skoro b to jest minus 3, czyli minus b to będzie 3, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1, czyli na 2. 3 odjąć 1 daje 2, 2 podzielić na 2 daje oczywiście 1. To jest nasze pierwsze miejsce zerowe. Później x2 to będzie minus b, czyli 3, dodać pierwiastek z delty, czyli dodać 1, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1, czyli na 2. 3 plus 1 daje 4, podzielić na 2, 4 podzielić na 2 daje nam 2. To są nasze miejsca zerowe. Teraz zaznaczamy sobie oś x tutaj. Na osi x zaznaczamy miejsce zerowe, czyli jedynkę i dwójkę. Patrzymy na współczynnik a. Jeśli współczynnik a jest większy od zera, to z tego wniosek, że funkcja ma ramiona idące w górę. To było omawiane dokładnie, ten schemat, krok po kroku, był omawiany w lekcji o funkcji kwadratowej kursu wideo. Tutaj można się zapisać na niego pod filmem. Dobra, i tutaj mamy... Czyli ramiona funkcji poszły do góry i patrzymy na ten znak. Ten znak mówi jasno, że nasza funkcja, my chcemy ten przedział funkcji, gdzie ona jest mniejsza od zera. A gdzie nasza funkcja jest mniejsza od zera? No tam, gdzie leży pod osią x. A gdzie ona leży pod osią x? No tutaj. Czyli odkąd? Od jedynki do dwójki, czyli w tym przedziale. Dlaczego są kółka otwarte? Kółka są otwarte, ponieważ tutaj jest nierówność ostra. Jak jest nierówność ostra taka lub taka, czyli bez tych kreseczek dodatkowych, wiadomo o co chodzi, to wtedy mamy kółka otwarte i w odpowiedzi zapisujemy, że x należy do przedziału otwartego od jedynki do dwójki otwartego i to jest odpowiedź do zadania i za to mamy 2 punkty, czyli 4%, czyli już dużo jest. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij im proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mr. Ciupi.